okej, okay, przyliście z najlepszymi filmami z 2021 roku. Mówiłem, że no wybór był jak na nawet tam 100 kilka filmów, które obejrzałem. Średni, no nie jestem hiper zadowolony z tamtej listy. Mam wrażenie, że mogłaby ulec zmianie. Brakuje tam jakichś naprawdę filmów, które bym powiedział tak, że na zawsze będę je kochał. Póki co, co, póki co są takie, które są po prostu bardzo dobre. Natomiast, jeśli chodzi o listę najgorszych, <laughs> Po prostu jak z mema, No w sensie jest czego wybierać. I znowu, disclaimer. Moja subiektywna opinia możecie mieć absolutnie inną. A propos każdego wspomnianego filmu, także mówię to tylko ja. Czekam oczywiście na Wasze listy, i też zasada jest taka, że oczywiście wybieram filmy, które u nas w Polsce miały premierę w 2021. Czyli tam jak coś miało u nas, nie wiem, dopiero będzie miał w styczniu albo, albo było, nie wiem, tam w grudniu poprzedniego, coś ten, to nie. I tak, stwierdziłem, że troszeczkę oszukam, to znaczy będzie miejsce 11 i to będą dwa filmy takie trochę na zasadzie takiego Honorable Mentions albo Dishonorable Mentions, no nieważne. Będzie też miejsce numer 0, także tutaj uwaga. <laughs> Same oszustwo na tej liście. I tutaj wiem, że to będzie kontrowersyjne, ale miejsce numer 11 to jest kolabo dwóch wielkich, znaczy wielkich, no dwóch blockbusterów, szczególnie The Red Note, Czerwona Nota i drugi film to tam Tom Clancy bez skrupułów. To są dwa filmy, które i wiem, że ta czerwona nota to. Ja, ja wiem, wiem. Miała wśród wielu osób pozytywne recenzje. Wiem, że wiele osób z was i powiedziało: Nie no, przesadzasz jak na takiego takiego odmurzasz, to tam może być. Okej, okay. fair enough. Ferina, wam się podoba, w większości się podoba, okej, okay, to jest zresztą taki film, to jest taka typowa papka dla szerokiej publiczności, stworzona za duże pieniądze i wszystko wszędzie wybucha, to jest dla mnie takie, to jest coś, czego nienawidzę w kinie, to znaczy, bo ja lubię duże, może, kino, gdzie wszystko może się wybuchać, jak jest blockbuster za duże pieniądze, ale żeby miało sens, dla mnie, personalnie, osobiście, subiektywnie, w tym filmie po prostu nic nie zagrało, to jest po prostu taki cash grab, to jest takie po prostu... Weźmiemy Deroka, który będzie grał Deroka, Ryana Reynoldsa, który będzie grał Ryana Reynoldsa, damy im która jest jak wygenerowana komputerowo przez generyczne jakieś takie na zasadzie scenariusze tego typu filmów zmiksowane masie i rzucone są w to pieniądze, żeby było dużo wybuchów. Jakby nienawidzę. Nie ma tego na liście top 10, ale stwierdziłem, że muszę wspomnieć to samo Tom Clancy bez skrupułów. No przypominam sobie tylko scenę, jak koleś podpalił cały samochód, wsiadł do niego, pogadał z typem i se wysiadł. <laughs> po prostu jakby masakra. No, masakracja. No ale dobra, numer 10. To musi być miłość, tak? Polskie kino tutaj na tej liście będzie obficie wspominane i to musi być miłość. To film klasyczny, Karolakowy, e... nie mający sensu w żadnej scenie. Znaczy, to nie była najgorsza polska komedia, zresztą tu jedna już będzie na tej liście jeszcze gorsza. Komedia romantyczna, ale jakby wszystko, co jest złe w polskich komediach romantycznych, jest w tym filmie. Fabuła nie ma sensu, bohaterowie zachowują się irracjonalnie. Jakby żarty są nieśmieszne, jakieś prawdziwe rzeczy, typu nie wiem, zawód vlogera jest tutaj wyśmiany jak przez 70 latka, który w ogóle nie, nigdy nie korzystał z internetu, i nie wie o co chodzi i to wyśmiewa takie. Numer 9 to After 3 ocal mnie bodajże i. Wydał mi się ten film nie tak zły jak After 2, no ale wciąż to jest po prostu absolutnie fatalny kawałek kina gdzie nasi bohaterowie. Tam, tam po prostu fabule nie ma, tam się nic nie dzieje. Więc nasi bohaterowie co jakiś czas się kłócą, po czym schodzą i bzykają, kłócą, schodzą i bzykają. tak, nie ma nic w tym, to jest, to jest też taki po prostu na zasadzie, żeby tylko zaciągnąć napalone czternastolatki do kina i, i, i wyprać im mózgi, bo to nic dobrego na pewno nie daje ani nie uczy nic dobrego o relacjach międzyludzkich, związkach. To jest jakby. Masakracja. Numer 8 to Reminiscencja. To jest film, który z Hugh Jackmanem, który już jakby wyparłem z pamięci całkowicie, mimo że też premierę miał chyba na jesieni, jeśli dobrze pamiętam. Wynudził mnie niemiłosiernie, wsadził kilka pomysłów, które w innym zupełnie kinie mogły być ciekawe, tymczasem tutaj po prostu cieszę się, że już go nie pamiętam. Numer 7 to też film kontrowersyjny, gdzie widziałem, że ceny od niektórych ma dobre, ale to jest poroże. I to jest The Antlers, to jest film, to jest horror, który dla mnie po prostu jakby... Nie ma w nim sceny, w której bohaterowie zachowaliby się logicznie, także wynudziłem się niemiłosiernie. I jakby nie, nie mówię, że on nie miał jakichś tam plusów. To jest taki film, który, którego zwiastun wygląda dobrze. Czy mamy fajnego potwora, jakieś tam klimatyczne, małe miasteczko, ale to, co się działo w tym filmie, to po prostu dla mnie taka, taka kwintesencja tego, jak nie robić tego typu filmów. Ale to tylko moja opinia, bo wiem, że wiem, że to, jakby ten film nie jest hejtowany ogólnie, jakieś tam średnie oceny ma. Także wiecie, ja jak coś to sobie sprawdźcie, śmiało. No i jak jesteśmy przy horrorach, no to nasz Polski w lesie dziś nie zaśnie nikt dwa. E specjalnie zrobiony w ten sposób, więc jeśli komuś podoba się konwencja, no to, to, to będzie się dobrze bawił, ale ja po prostu nie, jakby, nie wiem, nie wiem, tak samo zresztą jedynka mi się nie podobała, a to mi się podoba jeszcze mniej. Nie, nie ma w tym filmie dla mnie żadnej wartości, po prostu, po prostu żadnej, no chyba, że ma być wartością to, że mamy jakieś takie odgrzewane klisze i po prostu wręcz w tym filmie jest w ogóle jak autoparodia, tylko, że po polsku. <laughs> I to ma być takie, wow, że po horror, no nie, po prostu dla mnie, dla mnie nie działa, no tyle. Numer 5 to Chyba Netflixowy Thunder Force, czyli nie wiem jaki polski tytuł był, ale absolutnie nieśmieszna komedia z. Jak ona się nazywa? Jessica McCarthy, tak? Jessica? No nieważne. W każdym razie dobrze wiecie o kim Oki mówię! E, absolutnie nieśmieszny. Jakby fabuła nie ma sensu. Znowu, bawienie się jakimś takim gatunkiem ala superbohaterskiego kina w sposób, który po prostu nie działa. Jakby totalne zmarnowanie czasu, pieniędzy, pomysłu, aktorów i tak dalej. To jest najgorsze, co może być, to jest komedia, która jest po prostu absolutnie nieśmieszna. <laughs> to jest jakby. Ech. Numer cztery. Znowu. Polska komedia romantyczna. I to jest hit tegoroczny. Czyli Miłość do kwadratu. No, ten film, absurd tego filmu, to ja po prostu. Jakby. Pamiętam, jakby, te sceny, co na recenzji odgrywałem, zostały mi w głowie, bo tak to wyparłem oczywiście, ale... To, to jest taki, po prostu, poziom pisania i reżyserowania scen, to jest taki Tommy Wiseau, robiący polską komedię romantyczną. W sensie, to jest już taki, to jest już tak złe, że nawet polecam obejrzeć For Fun ze znajomymi i się śmiać, no. I teraz miejsce numer 3, możliwe, że najbardziej kontrowersyjna pozycja w moim osobistym rankingu najgorszych filmów tego roku, czyli Anet. Anet, które jakby to, to jest niezależne kino artystyczne, musical i ten i jakby to dla mnie to jest taka kwintesencja pretensjonalnego arthouse'u, który mówię, widziałem absolutne przeciwieństwa. To znaczy widziałem, że ludzie dawali temu filmowi, że będzie na listach najlepszych. Widziałem też na listach najgorszych. W sensie widziałem też krytyków, którzy absolutnie mają takie samo zdanie jak ja, więc jakby tutaj, musicie sprawdzić sami. To po prostu jeden z tych filmów. Większość się mówi, że sprawdzić sami, ale, umówmy się, Miłość do Kwadratu jest jakąś komedią romantyczną, więc jakby, nie spodziewajcie się wiele, co najwyżej, komuś się będzie podobało, to powiedziałem, że jest średnie może, czy coś takie, że nie takie złe, ale to nie jest dobry film. Tutaj jest, wiecie, wóz albo przewóz, i dla mnie ten film po prostu nie działa pod żadnym względem, żaden motyw reżyserii, żaden motyw scenariusza, żaden motyw wewnątrz filmu mi się nie podobał, zmarnowani świetni aktorzy, jakby, Karaks czy jak tam temu reżyserowi na nazwisko mnie, absolutnie po prostu, tu powiedzieć, że nie trafił, to za mało. No i miejsce dwa, to oczywiście, no jak mogłoby na liście top 10 najgorszych filmów zabraknąć naszego e, wspaniałego, jedynego, polskiego, Patryka Wegi i Small World, e, czyli tegoroczne wejście do S Weguś Cinematic Universe, do VCU. VCU zawsze będzie na tej liście, e, znaczy, no, może nie będzie, ale wiem, że chyba w styczniu czy w lutym wychodzi... Seks, miłość i pandemia, także. Już teraz robię prediction, co będzie na, na przyszłorocznej liście tego typu. Mam nadzieję, że się mylę. Tak powiem, ale no. Small world, gdzie nasz papież, który pozostał aktorem, gra. Ee, no, policjanta, który w międzyczasie ściga szajkę pedofilów i sam się okazuje pedofilem, nie w ogóle. Na, naprawdę, nie, nie, mam siły opisywać już, no. Propsy dla filmu, jakby jedyne coś takiego, dlaczego nie jest na miejscu jeden, to kilka efektów specjalnych, tam jakieś parę wybuchów zrobili, taka pirotechnika na poziomie, że tam, Michael Baby powiedzmy, że wiecie, że powiedział, że okej, okay, nie? E, no ale to, 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 jest trochę za mało, żeby, <ścoughs> mógł pochwalić film, nie? No i numer jeden. No, też chyba kontrowersyjny film, który ma słabe recenzje i bardzo dużo osób się ze mną zgadza, ono wiecie jak się tam, jak popatrzycie na krytyków z Rotten tomatos, ale miał też, jakby, nie jest to jednoznaczna opinia. Czyli old. Czyli najnowszy film Shamalayana. Ja już nie jakoś potraf... jako, że za każdym razem się wygłupiam czytając jego nazwisko, mówiąc layan to ja już zapomniałem jak się czyta jego. M. Night Shamalan? Już Nawet no, nie umiem, autentycznie, bez, bez, czytania, a nawet czytając mi się myli. No ale w każdym razie Shamalama film, który... Nie, nie, wiem. Jakby zawsze przy każdym filmie powtarzam kwestia opinii subiektywnej i tak dalej. Nie wiem, jak ktoś może powiedzieć, że to jest dobry film. <laughs> autentycznie... Scenariusz, nie, ma, scenariusz nawet nie to, że nie ma sensu. Scenariusz jest po prostu wąchającym własne bąki gównem, <głos》>, które ze sceny na scenę jest, jest po prostu napisane żałośnie. Eee, twist jest, jakby, jak to chodzi do twistu, to ja już po prostu nie, nie wierzę, że ja film w ogóle oglądam. Jakby dawka szamelajana w szamelajanie za duża. No i jakby no, nic w tym filmie nie gra. Od aktorów przez historię, przez zdjęcia, które były fatalne na tej plaży, przez. Przez, przez nie wiem przez co, no po prostu no, dla, dla mnie jeden z najgorszych filmów jakie w życiu widziałem. I Honorowe Miejsce Zero, które gdzieś tam chciałbym powiedzieć, że to jest najgorszy film tego roku, a może i w ogóle ever ever, ale... ale bardzo go lubię. I oglądałem go już potem ze znajomymi po kinie i świetnie bawiliśmy, czyli Szybcy i Wściekli 9 i... nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem jak ten film ocenić, naprawdę. Bo tak wiecie, dałem mu jeden na 10, napisałem, że to jest po prostu... Że to, to poziom absurdu i jakiegoś takiego pełnego koła, jakie zatoczyła E, ta saga i te auto parodyjne, he he, może polecimy w kosmos i lecą w kosmos pod jakim Fiero, i, i kurwa, rakietę kosmiczną Sean b, b, pilotuje na zasadzie, jakby samochodem i jechał ten, co w trzeciej części go z liceum wyrzucili. Jakby w ogóle, co, co ja mam więcej powiedzieć? jest to Nie ma to sensu, ale oczywiście zrobili to specjalnie. Oni wiedzieli, że robią taki, taką głupotę specjalnie, więc możliwe, że ta powinienem ocenić w tej konwencji. Nie wiem, to jest jakieś na mnie pytanie na no, zasadzie: pytajcie jakichś profesorów ze szkoły filmowej, jak to oceniać wiem jedno. Film jako film, tak jak miał do niego podejść na poważnie, no to to, to jest minus 10 na 10, ale jak jeśli chodzi o taką jakąś fan ze znajomymi i tak dalej, co można powiedzieć, że o to twórcom chodziło, polecam. Dla mnie to jest o wiele lepsze niż Derum. To jest jeden z moich teraz już ulubionych filmów klasy B, takich wiecie, że... Tak zły, że aż śmieszny, także gorąco polecam ze znajomymi obejrzeć, Gorąco. I to by było na tyle. E, filmów, w którym jeszcze tam gdzieś były blisko tego i dostały ocenę typu tam 3 na 10 i, i troszeczkę lepiej, było dużo, także miałem tutaj wybór. <noise> także, no niestety. Na tej liście konkurencja była duża. No ale cóż, czekam na wasze, według was, najgorsze filmy. No, no jestem bardzo ciekaw, co wy wymienicie. Też domyślam się, że wiele osób z was nie chodzi na takie debilne filmy, tylko taki jakiś tam Patryk Vega czy coś, no bo jakby odpalacie sobie właśnie inte w internecie recenzje i wiecie, że nie ma co. No ale śmiało piszcie, co was zawiodło w tym roku, bo to też jest tak, domyślam się, że jak tam byście 10 razy w kinie, co byłoby dużo już na jakiegoś tam niedzielnego widza, to to nie wiem, może was ze dwa filmy zawiodły. Także śmiało piszcie wasze listy, nawet jakieś tam top 3, top 5, top 10. Czekam na nie z przyjemnością, zobaczę na czym Wy się męczyliście w kinie. <laughs> nie bójcie się pisać. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym podnarzekajmy o filmach.